Cena smartfona po obniżce o 10% była równa 999 zł. My musimy obliczyć, ile ten smartfon kosztował przed obniżką. Oznaczmy na przykład przez x początkową cenę smartfona. Wiemy, że jego cenę obniżono o 10%, czyli ta obniżona cena o 10% wyniosła 90% ceny początkowej, czyli 90% x. I wiemy, że te 90% x jest równe 999 zł. Jeżeli nie umiemy od razu wpaść na takie równanie, to również możemy zacząć od tego, że napiszemy x cena początkowa minus 10% obniżka, czyli minus 10% x to się równa 999 zł. 100% x minus 10% x to oczywiście 90% x. Możemy teraz zamienić procenty na ułamki. 90% to jest inaczej 90, setnych. Razy x to się równa 999 zł, no i teraz wyliczamy x mnożąc to równanie obustronnie przez odwrotność tego ułamka, możemy skrócić zera, czyli mnożymy przez 10 Czyli wychodzi, że x jest równy 999 razy 10 9 dziewiątka skraca się z 999 dzielimy przez 9 to otrzymujemy 1. Tutaj 111 no i 111 razy 10 daje nam wynik 1,1,1 1, 1 i 0, czyli 1110. I taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie B.